Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat, ja myślę, jest lepiej kiedy. Witam Was, tak jest, moi drodzy. Wpadł taki komentarz do filmu o duszach, który był, o starych duszach, który tam bardzo wielkie zainteresowanie u Was wywołał. I ten komentarz sobie dzisiaj troszeczkę przerobimy tutaj, żeby to po prostu wszystko było w miarę jasne. Także zaczniemy, ponieważ będę go musieć podzielić na parę części, bo ten komentarz zawiera w sobie parę pytań. Podziękowania serdeczny Sebastian. Jest jedna sprawa mnie nurtuje. Czy to jest faktycznie szkoła czy więzienie, gdzie uwięzieni w cyklu reinkarnacji sami przyjęliśmy to za szkołę? To jest typowo ziemskie myślenie, że coś, gdy się czegoś uczymy, że jest to po prostu jakby więzienie. Tak nie jest, ponieważ my na przykład sami chętnie się uczymy nowych rzeczy. To nie jest dla nas po prostu odczuwalne jako więzienie. Odczuwalne jako więzienie może była dla mnie taka normalna szkoła, typowa, do której musiałem chodzić, do której wszyscy musieliśmy praktycznie chodzić, ponieważ ja czułem wewnętrznie, że to ze mną nie rezonuje, to co tam było przekazane. I tak naprawdę dużo mi się z tych rzeczy w życiu nie przydadza. Tak, żebym był naprawdę szczery. No nie wiem, nie przydadza mi się dużo rzeczy z tego, co się tam nauczyłem, ponieważ wszystkie rzeczy, które po prostu znam, które umiem, których się nauczyłem, których nauczyliśmy się też razem, te mi się przydają. Ponieważ ja sam wybrałem i ona też sama wybrała, co, czego myśmy się chcieli uczyć. A nie czego musieliśmy się uczyć. No właśnie, to jest ten problem. I tu rzeczywiście może ktoś to odbierać po prostu jako więzienie. Jednak dusza sama, tak jak i my, wybiera, jakie doświadczenia chce zdobyć. To nie jest tak, że ktoś tam siedzi i powie tej duszy, ale ty musisz teraz te doświadczenia przerobić. Nie, dusza sama to wybiera, ona sama się decyduje na to i po prostu chce przerobić. Ja wiem, że niektóre tematy są ciężkie, niektóre doświadczenia są ciężkie. Ponieważ jak popatrzymy na losy niektórych ludzi, to powiemy, bo, ale ten ma naprawdę ciężko. Ale to jest coś, co dusza sama sobie wybrała. Ona sama chciała to przerobić i poczuć na własnej skórze, jak to jest, kiedy jestem w takiej sytuacji. I to jest wolny wybór. To nie jest po prostu więzienie. Chyba to chciałeś powiedzieć, nie? No widzisz, jak my się fajnie uzupełniały, moja duszyczko kochana. Dobrze, idziemy do dalej. Kolejne pytanie, które się nasuwa, to czy faktycznie nasze dusze potrzebują setki bądź tysiące razy powtarzać i przerabiać tą samą lekcję na nowo? Nie. Albo może powiem, niein. Zależy od tego, czy dana dusza przerobi tą lekcję w jednym wcieleniu i czy przerobi ją tak, jak chce. Jesteś możliwy. Masz 5 lekcji na jeden życ tu na ziemi. I od momentu, ty jesteś gotowy na jeden, automatycznie przyjdzie drugie. Później trzecia, czwarta, piąta. Tak jest. A jak któregoś nie zrobisz lub się nie uda, ponieważ no to jest to takie perfidne właśnie, jak dusza się wciela, to po prostu zapomina, co miała tutaj przeżyć teraz. To dopiero sobie przypomnisz w momencie śmierci. Wtedy powiesz, a no rzeczywiście to miałem zrobić. To jest to perfidne takie właśnie w tym wszystkim, ale to jest potrzebne. To jest potrzebne po to, żebyś po prostu mógł to przeżyć naturalnie, a nie żebyś był na to nastawiony, że teraz już od dziecka siedzisz i ja muszę przeżyć to koniecznie. Po to jest zrobione, żebyś mógł to życie przeżyć naturalnie, żeby to się wszystko mogło toczyć naturalnym kołem.
Oczywiście jest też dużo innych dusz, które właśnie spotykamy na swojej drodze, gdzieś tam, z niewiadomych przyczyn, akurat w tym momencie, w którym je potrzebujemy. I to jest właśnie ten moment, gdzie dane dusze już ze sobą u góry uzgodniły, że słuchaj, ja przyjdę i ci to pomogę. Albo oni potrzebują naszej pomocy. Albo potrzebuje naszej pomocy, dokładnie. To działa w dwie strony. I tutaj się to fajnie uzupełnia, ponieważ fajne jest to w tym, że żadna z tych dusz nie pamięta dokładnie, co miała zrobić. Ale to się samo idealnie fajnie toczy i układa. Ale jeżeli coś nie wyjdzie, ponieważ z jakichś tam przyczyn po prostu ci nie wyjdzie, nie przerobisz danej lekcji, to dusza wraca i wraca później z powrotem, żeby jeszcze raz tą lekcję przerobić. I to nie jest tak, że musisz to tysiące razy zrobić, jedną lekcję, tylko ty masz za każdym razem coś innego sobie wybierasz. Tym razem chcę przeżyć, nie wiem, na przykład jak być milionerem. Tym razem chcę przeżyć, jak być żebrakiem na ulicy. Tym razem chcę przeżyć, jak to jest być chorym. Tym razem chcę przeżyć, jak to jest być, nie wiem, szczęśliwym i mieć wielką rodzinę. Niepełnosprawnym, no. Za każdym razem wybierasz sobie po prostu jak gdyby inną rolę, którą chcesz przeżyć. Tu chcesz przeżyć, jak dobrze przebaczać innym. Wtedy całe życie ci będą wszyscy po prostu po nerwach grać, a ty się będziesz uczyć im przebaczać. Tak jest. Dlatego no, to nie jest tak, że cały czas masz jedną i tę samą lekcję i musisz to tysiące razy przerobić. To tak nie działa. 1, 2, 3 razy, czasami może 5, jak rzeczywiście coś rzeczywiście mocno się rypnie, że to nie wyjdzie. Ale nie tysiące razy to samo. To tak nie działa. To nie jest tak, jak ja w szkole, kiedy ty robisz błąd i oni mówią do ciebie, a teraz ty musisz spisać to 500 razy tak samo. To jest absurdalność. Dokładnie. Naprawdę. No. Mi się też coś takiego zdarzyło. Cały zeszyt zapisany jednym i tym samym zdaniem. Myślałem, że pawiana tam wywinę. Tak, ja wiem. Dobrze, idziemy dalej. Śmierć, kasowanie pamięci i znowu. I wyższy poziom. Temat obszerny. Czekaj, bo coś tu pomyliłem się. Aha, tu było dalej. I tu zahaczamy o kolejny temat. Czy ten cykl reinkarnacji potrwa kolejne tysiąclecia, czy może właśnie to więzienie szkoła traci swą moc nad nami i pozostało nam niewiele czasu do przejścia na wyższy poziom. Temat obszerny do rozkminy indywidualnej i nie tylko. Pozdrawiam. A propos tego wyższego poziomu, ponieważ jesteśmy teraz w momencie, takim można powiedzieć decydującym momencie, decydujący moment przebudzenia, który tutaj teraz się dzieje. Wiele ludzi przebudza się teraz właśnie. Ale nie każdego jest w stanie umakać to wodę. Tak, nie każdy jest w stanie się przebudzić i to trzeba zaakceptować, ponieważ no, część ludzi po prostu pozostanie na tym niższym poziomie. Trzeciej dymensji, ale coraz więcej ludzi właśnie wchodzi już nie na czwarty, ale na piąty poziom demencji teraz tutaj. Czyli jak gdyby piąty poziom demencji, nie wiem jak to po polsku jest chyba. Chyba też demencji, nie mam pojęcia. Ale nie chodzi mi o demencję, że tam nie pamiętasz, że musisz iść do toalety. Nie, to nie jest, bo to jest demencja Alzheimera, to jest cały inny temat. Myślę, rzeczywistość może. Próbuję to na polski sobie przetłumaczyć, ale brakuje mi tego słowa. Ale zobaczymy. No, większość ludzi są... Wymiar! O! Ha! W piąty wymiar wchodzimy. Dobra, udało mi się. Okay. A teraz my mamy trzeci wymiar, czyli żyjemy w trójwymiarowym świecie. Później jest czwarty wymiar, ale jest też i piąty wymiar. I bardzo dużo tych, którzy się teraz przebudzili, wiedzą już co mniej więcej jak się dzieje, a to w ostatnim czasie przyspieszyło. A czemu przyspieszyło? Ponieważ ta ciemna strona zaczęła nakładać coraz to większą presję na ludzi, przez co zaczęło im się też jeszcze bardziej spod kontroli wymykać, ponieważ większość dostała takiej presji, że jak gdyby w szoku po prostu się obudzili.
I nagle patrzę, co tu się dzieje, gdzie ja jestem. To właśnie przez tą taką super presję. Także to z jednej strony bardzo fajnie, że tak się stało, ponieważ sami pomogli nam jeszcze, choć cel był inny. Mhm. I wielu ludzi się teraz przebudziło po tym wszystkim. Nagle zauważyło, że tu w ogóle nic nie pasuje do kupy w tym wszystkim, co tam mówią, że to całkowicie ten cały świat, jak gdyby był już puzzle, które się rozsypały. I widzą, tak, no, taki domek z kart, no, który się po prostu zaczyna walić i widzą, co się po prostu dzieje, także to jest w sumie bardzo fajne. No i wielu przeszło na ten piąty poziom powoli już, tylko jeszcze sami o tym nie wiedzą. I no, na pewno trzeci wymiar się kończy. To tyle, co wiem, na pewno. Chociaż tak jak mówię, nie wszyscy pójdą na ten piąty. I bardzo możliwe jest, że te osoby, które się po prostu nie przebudziły, które dalej są na trzecim, będą musiały po prostu wcielać się gdzieś na innej planecie. Następnym razem, gdzie jeszcze jest trzeci wymiar. Ponieważ tu wchodzi piąty wymiar na ten moment, powoli już. I tu będą się rodzić teraz już tylko tacy, którzy są już oświeceni, którzy to już widzą wszystko. Więc prawdopodobnie ci, którzy jeszcze są na trzecim wymiarze, to im się będzie kończyć po prostu tutaj przygoda na tej planecie. I po prostu będą się musieli wcielać gdzieś indziej. Ale temat odjechany, jak ale... zawsze, ale starał się to prosto tłumaczyć. Maar dat betekent niet dat die mensen direct van de ene op de andere dag doodgaan, natuurlijk. Nie, tak to nie, że to się na pewno z dnia na dzień nie stanie. Ponieważ takie coś zawsze trwa czasu, także to nie jest tak, że ktoś, kto jest na trzecim poziomie, teraz będzie sobie szedł ulicą i nagle nie, tak to nie działa. No, po prostu wszystko dojdzie normalnym rytmem do końca, tylko po prostu następne wcielenie będzie gdzieś indziej. Także przerobiony komentarz, temat jak zawsze odjechany, ale czasami lubię takie fajne tematy. Bo coś, co dla nas jest oczywiste, dla niektórych no, może nie być oczywiste. Dla niektórych pewnie będzie całkowicie nieoczywiste, powiedzą. Ale to już jest ich sprawa. To jest właśnie ten trzeci wymiar, który nie widzi tego piątego wymiaru i co tam jest możliwe w piątym wymiarze. Na to już nic nie poradzimy. Kto się przebudził, ten się przebudził. Kto się nie przebudził, ten się nie przebudził. Nikogo na siłę nie wolno przebudzać. To jest proces, który musi sam pójść. Możesz dać wskazówki, a co ten ktoś z tym zrobi, to już jest jego sprawa. Także temat wyczerpany. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa.